Hej kochani, witajcie w kolejnym drapingu na kanale. Dzisiaj przygotowałem 4 takie zdrapeczki, 4 gry o milion, gdzie mamy dwa pola ścierne, większe tutaj, na tym polu takim zielonym i mniejsze tutaj. Jedna zdrapeczka 25 koron kosztowała. Tabela wygranych wygląda tak. Top premia oczywiście milion koron, czyli około 500 tysięcy złotych. Mamy takie 4 sztuki. No i ta taka większa zdrapeczka, większa krzyżówka, na której się mieszczą w sumie dwie krzyżówki. Jedna mniejsza tutaj, druga większa tutaj. Literki pochowane są pod tymi kredkami czy ołóweczkami. No i tak to wygląda. Premia zaczyna się od 3 wyrazów i ona wynosi 50 koron. To jest ta najniższa. I czym więcej wyrazów, tym więcej wygrywamy. To oczywiste, prawda? Tak wygląda tabela wygranych. No i właśnie. I zanim jeszcze... Właśnie, kawunia, także zapraszam na kawunię. Kto może, niech szybko pobiegnie podczas intra po kawunię jeszcze, albo po herbatkę. No i razem sobie wypijemy kawkę i potrapimy te zdrapeczki. Ale zanim jeszcze do tego przejdę, to wam pokażę. Pochwalę się, ale mi coś chrypka łapie. Pochwalę się wam, co znalazłem ostatnio. Akurat właśnie jak szedłem po te zdrapki, także szczęście niesamowite. Szczęście w nieszczęściu, bo no niestety ktoś go zgubił i ktoś się pewnie smuci troszkę, no ale no nawet nie mam jak oddać komuś tego wężyka. To jest jakiś wężyk czy jakaś chyba żmija, nie wiem. Jest to złote, tutaj gdzieś była próba wybita, 925. Nie jest to ciężkie, no ale złoto, także nie muszę chodzić z wykrywaczem, żeby złoto znajdywać. Wystarczyło, że się trochę śniegi roztopiły, rozpuściły. Poświeciło słońce, no i bardzo się świeciło, to ciężko było tego nie zauważyć. No i ja byłem tym szczęśliwcem, no i to znalazłem. Nie wiem, czy to jest jakaś zawieszka, czy od kolczyka, jakaś część... Zawieszka chyba nie, bo ten łańcuch, chociaż może jakaś zawieszka taka delikatna, no nie wiem. No ale dość taki ciekawy fant. Spocznie, jeśli mogę tak powiedzieć. O, będzie leżał z moimi innymi ciekawymi rzeczami, które znajduję. Na przykład kamyczki jakieś, no nie mam tych kamyczków dużo, ale jakieś tam mam, takie moje osobiste znaleziska. No i mam taką szapeczkę, może wam kiedyś pokażę, jeśli będziecie chcieli, co tam się znajduje. No, mam taką szafeczkę, no i tam są takie właśnie różne moje fajne, szczęśliwe trafy. No dobra kochani, pogadaliśmy i możemy przejść do tych zdrapeczek po krótkiej przerwie oczywiście, także lećcie po kawę albo po herbatkę i po intrze się widzimy. No dobra, lecimy, drapiemy zdrapeczki. Dzisiaj mam 10 groszy, nasze polskie kochane 10 groszy, jakie ładne, jak ono mi się podoba. Dobra, kawa na bok, albo pierfuń, krzyżóweczka będzie na deser. A zaczniemy od tych właśnie milionowych zdrapek, gdzie można znaleźć milion koron nawet. No ciekawe. Kiedyś przeglądałem TikToka i widziałem właśnie, że gościu miał 3 razy. Tutaj musimy znaleźć 3 razy tą samą kwotę i miał właśnie 3 miliony. To znaczy milion razy 3 i pochwalił się tym na social mediach. I powiem wam, że no zazdrościłem mu troszkę, nie powiem, że nie. Ja wiem, że kiedyś przyjdzie ten czas, że ja trafię ten milion. Och. Oj, ta dziesiątka jest troszkę za mała do drapania. Ale poradzimy. Dobra, mamy 500, 10 tysięcy, stówkę, 250, 50, 10 tysięcy, 25, 100 koron po raz drugi. I nic, tu razy 3 nie ma. Tu musimy mieć właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, razy 3 kwotę. I tak samo tu, w tym polu drugim. To jest oddzielna gra. I tutaj musimy mieć też razy 3. Mamy 25, mamy 100, mamy 100, milion, 50 i drugi milion. Bliziutko, 2 miliony. No jeszcze jednego brakowało. Dobra, lecimy z drugą. Mam takie miliony 3 dzisiaj, 4.
Także drapiemy. 50, 10 tysięcy, jest ten piękny milion. Tylko muszą być jeszcze dwa. Szukamy. Jest kolejny, uwaga, uwaga, czy będzie trzeci? Nie, tutaj mamy stówę. 25, 50, 100 tysięcy i 10 tysięcy. No niestety, tutaj też nie ma tego miliona razy 3. Okej. Okay. Gra numer 2. Milion, 250, 50, 10 tysięcy, milion i 10 tysięcy. Czyli drugi pustaczek. Jesteśmy na półmetku tych zdrapek niebieskich. Także lecimy dalej. 25. Mamy 500. 500 po raz drugi. 10 tysięcy. 10 tysięcy. 250. 50. I 25 po raz drugi. I tu chyba będzie jeszcze ostatnia suma, kwota. 25 koron. Jej, mamy tu trafioną zdrapeczkę. Fajnie. Nie będzie dzisiaj pustaka samego, także fajnie. Sprawdźmy tą grę numer 2. 250, 100 tysięcy, 100 tysięcy, 50, milion i milion. I znowu tego jednego miliona brakuje. No niestety. Dobra. I ostatnia sztuka. Zanim ją zdrapię, to jeszcze kawunia, momencik. Okej, cieplutka, pyszniutka. Także możemy drapać, możemy drapać. Mamy tak, 10 tysięcy, 500 i 500 obok siebie, no. Może 500 wpadnie, też byłoby fajnie. Jak nie milion, to chociaż 500. 25, 50, milion. 100 tysięcy, 100 tysięcy i uwaga, ostatnia kwota to milion koron. Mamy miliony dwa, niestety. 2 miliony, 2 pięćsetki. No i resztę mamy po jedno i 100 tysięcy raz dwa. Dobra, i ostatnia szansa, uwaga, uwaga. 500, 250, 25, tysiączek, tysiączek i 250. No niestety, te zdrapki się dzisiaj nie popisały. Na 4 tylko jedna daje 25 koron. Szału nie ma, szału nie ma. No trudno się mówi. Nie zawsze mogę wygrywać. Już mi się ta kasa naprawdę z kieszeni wysypuje. Nie, no żarcik oczywiście. O, tak będziecie chyba dobrze widzieć. No, chyba tak. O, taka ładna, taki turkusik, o ile się nie mylę. Chyba to jest turkusik, tak? Ja tam na kolorach się tak dokładnie znam, ale dajcie mi znać. Ale wydaje mi się, że chyba turkusik. Turkus, piękny kolor. No i właśnie, no i drapiemy. Pierwsza literka, literka F. No i te moje krzyżówki, ja to po prostu uwielbiam. Powiem wam, że lubię te krzyżóweczki, ale często się w nich gubię. Nie wiem czemu, ale jakieś takie moje to ogarnięcie jest ostatnimi czasy takie słabe. Mam jedno F i pewnie za chwilę znajdę jeszcze dwa obok. Dobra, literka V. Literka V, mamy tutaj jedną. I też, o, tu jest druga, dobra. Powiem wam, że inaczej się drapie te krzyżówki właśnie, jak drapie się je samemu, tam przy stole, przy kawie. A też inaczej się drapie, jak jeszcze kamera to nagrywa i trzeba się skupić, żeby coś powiedzieć, żeby czegoś głupiego nie powiedzieć przypadkowo. No i trzeba się skupić też na tych literkach właśnie, nie? No i tak to właśnie wygląda. Nieraz można się trochę pogubić i zapomnieć i pogubić niektóre literki właśnie. No ale zobaczymy, może dzisiaj będzie lepiej. Ja wiem, że i tak jak coś pogubię, to wy i tak mi pomożecie, przypomnijcie mi. Także nie mam co się obawiać, prawda?
Już nie raz tak było. Dlatego ja zawsze, ostatnio też wam to mówiłem, że ja zanim tą zdrapkę wyrzucę, w ogóle krzyżówkę, no to najpierw ją do szafy odkładam i czekam na wasze komentarze i czytam i patrzę, czy przypadkiem gdzieś byka nie strzeliłem. No i po kilku dniach, jak już na pewno, naprawdę kilka ludzi obejrzy drapping i stwierdzi, że tu żadnego błędu nie ma, no to wtedy może ta zdrapeczka iść do kosza. No okej, mamy literki R. No i chyba to byłoby na tyle. Literka O. Dzisiejszy drapping pójdzie pewnie troszkę szybciej niż zazwyczaj. Chociaż nie mówię hop, bo to różnie bywa. Zaraz się rozgadam na jakiś temat albo coś i się trochę wydłuży, także zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi. Ok, literka O zdrapana. Literka T jest tutaj, tutaj. I to były dwie sztuki w tej małej krzyżówce, a w tej dużej mamy tutaj tylko jedną. Słuchajcie, jedna sztuka. Nie, jest tutaj jeszcze jedna. O, i V, a nie mówiłem. No, jest pierwsza, którą ominąłem. I pewnie jeszcze gdzieś tu jest kolejna, ale to wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu. Dobra, nie szukam na razie. Mamy się skupić na literce T. Jest tutaj jeszcze jedna. I to chyba byłoby już na tyle. Dobra, kolejna. Literka B. I mamy tak, tutaj jedną. W tej małej. I w tej drugiej. Tutaj w tej drugiej nie ma ani jednej. Dobra, lecimy dalej. Mamy półmetek. A nawet jeszcze nie. Za dwie literki będzie półmetek. Samogłoska Y. Jedna. Druga. A w tej tutaj na dole mamy gdzieś tu, chyba ją widziałem. O, literka F, patrzcie, już kolejna literka, którą ominąłem. A literka Y? Ani jednej sztuki nie ma, aż niemożliwe. No pewnie gdzieś tu jest i się ukrywa przede mną. No dobra, sprawdźmy, sprawdzimy później. Lecimy dalej. Literka K. I z tego, co ja tu widziałem, to będzie tego dużo. Zaczniemy od góry. Jest pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Szósta, siódma obok siebie. Ósma. I dziewiąta. Wow, dziewięć literek K. I pewnie jeszcze jedna gdzieś tu jest. Chyba już nie, ale dziewięć sztuk to i tak jest dość imponujący wynik. No dobra, lecimy dalej. Teraz mamy dopiero półmetek. Literka G, jak na przykład Grzegorz. Tak właśnie mam na imię, jeśli ktoś by jeszcze nie wiedział. Literka G i tylko jedna sztuka, no kurka wodna. A nie, i tu jest jedna, dobra, fajnie. No to mogę wybaczyć. Ok, kolejna literka to literka A. To tak jest kropką u góry. I to się czyta tak właśnie w Norwegii, tak na O, na A, na O. Pół na pół. Ok, mamy dwie sztuki i tu jest trzecia. I takie normalne, a też by się przydało, to byśmy tu ładnie podrapali. Może będzie. Osiem ostatnich literek. Literka L pierwsza. Pierwsza literka L. I mamy tu jedną. Mamy wyrazik. Blo. Blo. Tak się czyta. Blo. Ok. Tu mamy jedną. Tutaj więcej nie ma. I teraz tak. Tu jest jedna. Druga. Trzecia. I też tu będzie tego troszkę. Tutaj. I tutaj. Dobra, to byłoby na tyle. Jeszcze 7 literek. Literka I. Pięknie. Jedna i druga. W tej małej krzyżówce, a w tej dużej też kilka będzie na pewno. I
Tutaj mamy. Dobra, chyba to byłoby na tyle. I kolejna literka to literka U. Dobra. Także dzisiaj tak na spokojnie podrapiemy sobie tą krzyżóweczkę i tamte właśnie cztery poprzednie zdrapki. Spokojny draping, bez pośpiechu. Dobra, chyba to byłoby na tyle. Literka P. Dobra, i tutaj chyba też... Nie, tutaj nie było. Dobra, lecimy dalej. Literka D. O, mamy kolejny wyraz. God. Dobry. Mamy dwa, jeszcze jeden i będzie fajnie. O, mam literkę U, tutaj ominąłem. Jeszcze jeden wyrazik nam tu brakuje. No, zobaczymy, może. Ale widzę, że będzie mi brakowało literki S, bo tu byśmy mieli wyraz tutaj. Tu, tam, na tam niżej też. O, tutaj kolejny. Także już widzę, że tutaj chyba będzie lipa, niestety. No, chyba, że naprawdę trafimy całą zdrapkę, całą krzyżówkę, ale jakoś w to nie wierzę. No, ale... Poczekajmy, może akurat jakimś cudem ta literka S się tam znajdzie. Literka H. Literka H jest tutaj i tu. Dwie sztuki. No i kolejna. Dwie ostatnie. Literka A. O, fajnie. Tutaj coś będzie, dużo drapania chyba. Teraz tak, mamy jedno tutaj i tutaj i otwiera nam się wyrazik, aura. Tu mam A i tu, literki N nie było, mamy M tylko, nie, N nie było. Ale tu mamy kolejny wyraz, kloka, czyli godzina. I poczekajcie, tu mamy jeden i drugi i chyba nam brakuje jednego jeszcze. Kurka wodna. Czekajcie, pozdrapujemy najpierw literki A. I to byłoby na tyle chyba. No i tak, i lecimy. Ostatnia sztuka. Uwaga, uwaga, trzymajcie kciuki, żeby to była jakaś taka na przykład S albo N. No zobaczymy. A, literka W. Literka W nam nic chyba nie da. Kurka wodna. Mamy tutaj jedną tylko. Ale lipa. Zobaczcie, brakuje nam E niestety. Chyba, że gdzieś się pomyliłem. Ale no nie, nie ma opcji. Mamy tu jeden wyrazik tam i tu był gdzieś drugi. Tutaj ten kloka. Mamy dwa tu i dwa tu. Czyli łącznie cztery, ale oddzielnie na dwóch zdrapkach. Także lipa. Chyba puściutka zdrapka dzisiaj. Siódka krzyżówka. Jak gdzieś się pomyliłem, to dajcie mi oczywiście znać w komentarzu. Ale chyba wygląda na to, że nie. Położę tą zdrapkę tak, żebyście dobrze widzieli. Ale tu no nie ma z czym się chyba pomylić tym razem. Chyba, że gdzieś jakiegoś wyrazu nie widzę, ale chyba nie. Dobra, kochani. Ja już wam dzisiaj dziękuję. Dzięki oczywiście wam za komentarze wszystkie, uwielbiam je czytać i wam odpisywać, dokładnie o tym wiecie. No i dzięki za waszą uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!